Dzień dobry Państwu, witamy bardzo gorąco w programie Panorama Cafe i tradycyjnie witamy Państwa z częstochowskiej restauracji Przystanek Obiad przy ulicy Kilińskiego i kolejny gość w naszym programie, Marta Salwierak, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czy radni Śląskiego Sejmiku już na wakacjach? Tak, już jesteśmy na wakacjach, 18 czerwca. Odbyło się absolutorium, które zostało zarządowi udzielone i teraz jest czas przerwy w sejmiku aż do końca sierpnia. To był trudny rok? Trudny sezon, o tak może bardziej powiedzmy. Myślę, że na pewno bardzo intensywny, dużo się działo. Między innymi uchwała smogowa, antysmogowa była takim głównym tematem, który w tym roku spędzał sen w powiek w województwie. No właśnie, ustawa antysmogowa, o niej dużo mówiliśmy w czasie, kiedy tego smogu było dużo, czyli w tym czasie zimowym. Dużo było o tym w Częstochowie, dużo było na Śląsku. Na Śląsku to jest chyba problem bardzo duży. Tak, zdecydowanie. Na Górnym Śląsku tak. Natomiast u nas w subregionie częstochowskim to również jest problem. I też nie powinniśmy zapominać w okresie letnim o tym, kiedy nie ma sezonu grzewczego. To nie znaczy, że ten smog nadal nie funkcjonuje. Jest też smog wtórny, który teraz zalega na ulicach i trzeba się przygotować na nowy sezon. To przypomnijmy może tak pokrótce, o co dokładnie chodziło i jakie Państwo przygotowali rozwiązania na walkę ze smogiem. No bo to jest temat, który w tym momencie może nie jest bardzo poruszany, ale już za jakiś czas, kiedy będzie po wakacjach, kiedy będziemy się zbliżać do kolejnej zimy, znowu będziemy o tym na pewno bardzo, bardzo szeroko mówić. Tak, uchwała antysmogowa w województwie śląskim została podjęta i ona wchodzi w życie z dniem 1 września. I ta uchwała, która ma na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców, ma na celu pewnego rodzaju obostrzenia co do rodzajów paliwa stosowanych w kotłach, głównie w kotłach domowych. I tutaj uchwała będzie zakazywała palenia mułem, flotokoncentratem, węglem brunatnym oraz biomasą stałą o wilgotności powyżej 20%. Czyli tymi paliwami, które najwięcej zanieczyszczeń wprowadzają do atmosfery. Państwo takie rozporządzenia wprowadzacie, liczycie na to, że tak naprawdę mieszkańcy województwa śląskiego będą stosowali się do tego typu reguł? Bardzo na to liczymy. Zwłaszcza, że ta świadomość... No bo prawo jedno, tak, a reszta to drugie. Druga kwestia jest, jak to przyjmą mieszkańcy i jak ona będzie egzekwowana. Natomiast myślę, że w tym roku, zwłaszcza kiedy ten problem smogu się mocno nasilił i bardzo mocno też wybrzmiał w mediach ogólnopolskich, myślę, że ta świadomość jest dużo większa i mieszkańcy do tego pochodzą również bardzo poważnie. Ustawa antysmogowa, temat smogu to jedno, ale to nie była jedyna rzecz, jaką przez miniony rok zajmował się Sejmik Województwa Śląskiego, no i radni z Częstochowy. Tak, zakres naszych działań był bardzo szeroki. Między innymi w ciągu tego roku odbyła się seria takich warsztatów Kierunek Śląskie 3.0, gdzie jako Urząd Marszałkowski, jako Sejmik wychodziliśmy do mieszkańców naszych regionów, aby zapytać, skonsultować, w jakim kierunku nasze województwo powinno iść, jakimi obszarami powinniśmy się zająć jak najmocniej. I tutaj w Częstochowie również byliśmy na takich warsztatach, gdzie powstało również wiele postulatów i będziemy w najbliższym czasie zajmować się tym. Częstochowa na Śląsku to trudny temat? Na pewno ciekawy trochę, temat. Trochę niewdzięczny chyba dla radnych ze Śląska. To znaczy, ja myślę, że więcej to jest taki bardziej stereotyp, że Częstochowa na Śląsku jest inaczej postrzegana, że nie jest jakby częścią Śląska. Naturalnie, ona nie jest częścią Górnego Śląska. Natomiast po reformie administracyjnej, no, jesteśmy w województwie śląskim. I ja uważam, będąc tutaj 2 lata w Sejmiku Śląskim, że tak naprawdę wcale źle się nie mamy, bo też głównie dzięki radnym z Częstochowym, którzy to dopominamy się cały czas o pełne prawa
Częstochowy i równe środki finansowe też na nasz region. Myślę, że Częstochowa ma się całkiem dobrze. Tylko czasami to jest chyba niestety tak, bo no fajnie to wszystko wygląda, ale bardzo często zdarzyło się chociażby spotkać ludzi, którzy narzekali na to, że na przykład chcieli uzyskać jakieś dotacje na rozwój działalności gospodarczej czy tego typu rzeczy i tak naprawdę większość pieniędzy szła tak naprawdę jednak na ten Śląsk. Stricte śląskim było trudno walczyć z mieszkańcami Zabrza, Rudy Śląskiej na przykład. Że tamte środki były nie jakby wiem, z bardziej czego miałoby to wynikać, ponieważ środki, które są przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej czy na przedsiębiorczość, one są dostępne dla całego województwa śląskiego i tutaj w dużej mierze zależy od aktywności też samych przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy, bo nie ma. Tak, może sam podział nie jest ciężki, tylko potem przyznawanie tego tak naprawdę wygląda troszeczkę inaczej, bo przyznawanie środków to jest jedno, a drugie to jest tak naprawdę ich otrzymanie i inaczej troszeczkę jest, jak się jest mimo wszystko miastem wojewódzkim. To można dać przykład Kielc, które są miastem porównywalne w większości do Częstochowy. Mieszkańcy Kielc też nas oglądają, słuchają w tym momencie, więc specjalnie tego przykładu użyłem i tam jakby jednak lepiej to wszystko wygląda. No prawda jest taka, że miasto wojewódzkie rządzi się oczywiście swoimi prawami. Jak więc na Śląsku, w Katowicach, w Sejmiku Województwa Śląskiego i nie tylko oczywiście, bo pewnie poza Sejmik też ze swoimi działaniami, jak Pani wspomniała, wychodzicie. Jak postrzegany jest pomysł tego, żeby powróciło województwo częstochowskie? To jest temat zdecydowanie ciekawy i trudny w województwie śląskim. Dzisiaj tak naprawdę ten pomysł, za którym optuje tak naprawdę jeden poseł, bo z innych ust raczej te zapewnienia się nie pojawiały. Pomysły pewnie od wszystkich, tylko zapewnienia z jednej strony. Zapewnienia tak, z jednej strony, natomiast tu przy tym stole nie też wygląda padały. Na to, że takie województwo mogłoby powstać. Oczywiście wszyscy mieszkańcy Częstochowy, w tym i ja, tęsknimy do czasów, kiedy byliśmy województwem tak częstochowskim. Wiadomo, zawsze ta ranga województwa na pewno w pewnych kwestiach pomaga. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy. Jesteśmy częścią województwa śląskiego. Natomiast jesteśmy też odrębnością troszeczkę w tym województwie, tak samo jak Podbeskidzie. I tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że i zarząd województwa rozumie tą specyfikę. Także jest subregion centralny, Katowice i aglomeracja, a niedługo metropolia, która naturalnie jest większym organem. Tam jest około 2 miliony ludzi w centrum, jest też większy teren. No i siłą rzeczy gdzieś tam te środki stosunkowo czasem większe idą. Natomiast jeżeli chodzi o nasz subregion północny czy subregion południowy, uważam i też dbam o to, żeby szły te środki równo. I patrząc wstecz, uważam, że stosunkowo rzeczywiście nasze regiony też są traktowane po partnerstwie w tej kwestii. Tu przy tym stole także padały zapewnienia pana posła Szymona Giżyńskiego o tym, że województwo częstochowskie będzie i że poseł Prawa i Sprawiedliwości ma obiecane to od Jarosława Kaczyńskiego. To temat trudny, ale pewnie będziemy do niego wracać jako do tematu województwa częstochowskiego. Powiedziała pani o bardzo ważnej kwestii, o metropolii śląskiej. No właśnie, ona nie przeszkodzi nam w żadnych interesach? Mówię tutaj ja o mieszkańcach Częstochowy. Tak szczerze mówiąc, że to nam może w zasadzie pomóc, ponieważ metropolia dostanie swoje dodatkowe środki z budżetu państwa, to będzie około 250 milionów złotych i wtedy jakby w budżecie województwa może się okazać, że mamy więcej możliwości w tym momencie dla naszego subregionu, dla subregionu częstochowskiego. Co daje tak naprawdę metropolia śląska mieszkańcom Śląska? Na razie to jest jakby instrument. Teraz kwestia właśnie, jak on będzie wykorzystany, bo tą metropolię teraz trzeba rzeczywiście wypełnić jakąś treścią, pomysłami. Na pewno punktem takim kluczowym będzie integracja komunikacji publicznej i transport w metropolii. To będzie na pewno główny temat i też... Ale on i tak jest w miarę mocno zintegrowany, bo... Gazetka GOP, zapomniałem nazwy, dokładnie teraz mi się przypomniało. I to jest firma, instytucja miejska, która obsługuje tak naprawdę kilka miast. Tak, natomiast są jeszcze obszary, które nie są doinwestowane i na pewno jako ta metropolia, no to też kwestia, jest tam 41 miast z Górnego Śląska.
i połączenie tych interesów na pewno też nie będzie proste, natomiast no, liczymy na to, że dla wspólnego dobra ta metropolia rzeczywiście będzie taką modelową, bo to pierwsza taka w kraju. Trochę zamieszania było, pamiętam niedawno jeszcze, zanim no, oficjalnie jakby przegłosowany został temat Metropolii Śląskiej z nazwą, bo swoje racje i swoje interesy mieli mieszkańcy, czy władze tych typowo śląskich miast, swoje mieli władze miast zagłębiowskich. I tutaj dochodziło do takiego zgrzytu między nimi. Tak. Pierwsza nazwa, która była zaproponowana, to była Metropolia Silesia. I tutaj nazwa wydawałaby się wdzięczna i na pewno też łatwa do wymówienia dla obcokrajowców, bo jednak też tutaj współpraca międzynarodowa jest i na pewno chcą jako metropolia zaistnieć na arenie międzynarodowej. Natomiast tutaj też w pełni rozumiemy takie odczucia lokalnej tożsamości ze strony Zagłębia. To tutaj troszeczkę tak jak nasze województwo częstochowskie, tak samo Zagłębie chce swoją tożsamość w tym województwie śląskim zachowywać i stąd pewnie ten pomysł. Tak, nam padła propozycja nazwy Zagłębiowsko-Śląska, czy Śląsko-Zagłębiowska Metropolia. Okej, okay, metropolia to jedno, nie sposób nie zapytać o służbę zdrowia. No to jest temat, który także jest takim gorącym tematem zawsze na Śląsku. To jest bardzo duży temat w województwie śląskim. Mamy bardzo wiele jednostek służby zdrowia, szpitali, to jest ponad 30 jednostek. Na naszym terenie, czyli subregionie częstochowskim, mamy jeden szpital wojewódzki, to jest Parkitka i przychodnie Matki i Dziecka na ulicy Sobieskiego, więc mamy tylko dwie jednostki tutaj w naszym terenie. Ale jedną ogromną. Jedną ogromną, natomiast w zeszłym tygodniu była też ogłoszona sieć szpitali, no i nasz szpital, jak również szpitale miejskie częstochowskie, wszedł do tej sieci, także tutaj nie powinno być niespodzianek. No niedawno w szpitalu wojewódzkim spore zawirowania po rezygnacji pani dyrektor. Spore zawirowania? Co pan ma na myśli? No bo pojawiały się informacje o tym, że szpital, no może być problem tak naprawdę z takim normalnym prowadzeniem, bo pani dyrektor złożyła wypowiedzenie z pracy, które zostało przyjęte przez marszałka województwa śląskiego. Z tego co wiem, pani dyrektor odeszła chyba już na emeryturę i teraz jest zastępca, który pełni obowiązki dyrektora szpitala. Ale nikt się nie garnie do tego, żeby być dyrektorem szpitala na Parkitce. Z czegoż to wynika? Ja myślę, że niedługo taka kwestia się rozstrzygnie i szpital będzie funkcjonował prawidłowo. Jakie plany na kolejny rok po wakacjach w Sejmiku Województwa Śląskiego? Kolejne plany... Takie najważniejsze, no bo na pewno już na pewno te plany są. Tak, będziemy chcieli na pewno kontynuować koncepcję sejmiku młodzieżowego. To jest dla nas bardzo ważne. W zeszłym roku powołaliśmy Wojewódzką Radę do Spraw Seniorów, ponieważ jednym z priorytetów polityki regionalnej jest polityka właśnie senioralna. Tak samo jak seniorzy doradzają nam, w którym kierunku powinniśmy w naszym rozwoju iść, tak samo dla nas bardzo ważny jest głos młodych ludzi, szczególnie młodych ludzi, którzy będą dopiero wchodzić gdzieś w dorosłość, którzy będą kształtować tak naprawdę przyszłość naszego regionu i stąd chcemy korzystać z ich wiedzy, pomysłów i wizji. Najważniejsze, żeby politycy, samorządowcy słuchali właśnie głosu mieszkańców, tych młodszych i tych starszych, no bo wtedy pewnie i region będzie się lepiej rozwijał, bo to, gdzie wy pracujecie i to nad czym pracujecie, jest dla nich, więc to jest chyba najważniejsze. Tak, to jest bardzo ważne. Dla mnie też jest ważne, aby ta świadomość odnośnie sejmiku, czy w ogóle działalności marszałka, czy urzędu marszałkowskiego, świadomość mieszkańców była coraz większa, bo jednak z tego względu, że siedziba tutaj Urzędu Marszałkowskiego jest w Katowicach, jest trochę odległa od nas i też wydaje się, że ta świadomość jest bardziej odległa niż na przykład samorząd tutaj lokalny, częstochowski, czy chociażby powiatu. Dlatego ważne jest to, żeby wychodzić do tych mieszkańców. Ja staram się być cały czas w kontakcie i z władzami miast i gmin okolicznych i tak samo z mieszkańcami i stąd najlepiej wiem,
co robić dalej, o co walczyć i w którym kierunku powinniśmy w województwie iść. To do tego kontaktu mieszkańców zachęcamy z radną sejmiku województwa śląskiego Martą Salwierek, która była dzisiaj naszym gościem. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszamy na kolejny program Panorama Cafe na radiopanorama.pl i przypominamy, że od 1 lipca można nas nie tylko czytać, oglądać, ale także słuchać, odwiedzając właśnie nasz portal radiopanorama.pl. Teraz życzymy spokojnego i słonecznego dnia. Do zobaczenia.